Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, to tak ogromny temat, że będę się koncentrował na konkretach zawartych w tej informacji. Oczywiście występuję w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Jest taki zapis, że w ramach strategii lizbońskiej na wiosennym szczycie Rady Europejskiej w 2002 roku uzgodniono, że państwa członkowskie powinny usuwać czynniki zniechęcające kobiety do wchodzenia na rynek pracy. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami państwa członkowskie powinny między innymi dążyć do tego, aby do roku 2010 co najmniej 90% dzieci między trzecim rokiem życia a wiekiem obowiązkowego kształcenia i co najmniej 33% dzieci do trzeciego roku życia uczestniczyło w formach zorganizowanej edukacji i opieki nad dzieckiem. I zgoda. Ale mowa jest wyłącznie o wychowaniu przedszkolnym. W kolejnym fragmencie tegoż opracowania czytamy, że tak naprawdę jeśli chodzi o ten poziom rozwoju wychowania przedszkolnego, przedszkoli w Polsce, to zawdzięczamy między innymi właśnie środkom europejskim. Środkom europejskim, które są przewidziane na lata 2007-2013. Już pan minister o tym wspominał. Co będzie później? Jakie będą dalsze losy wielu przedszkoli, szczególnie na terenach wiejskich? Wiem od samorządowców, że gotowi są zrezygnować z tych przedszkoli. Co mamy powiedzieć rodzicom tych dzieci? Jakie mamy alternatywy? I teraz jest pytanie takie o to. Szanowni Państwo, Wysoki Sejmie, ja tutaj nie słyszałem na tej sali, aby ktokolwiek kwestionował potrzebę subwencjonowania przedszkoli. Być może co umknęło mi mojej uwadze, ale to jest element polityki prorodzinnej. Jest wiele programów, w tym opracowaniu również wymienionych, programów, które mają na celu wsparcie edukacji szeroko rozumianej, ale nie ma mowy o subwencjonowaniu wychowania przedszkolnego. Poważny błąd, bardzo poważny błąd. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, a może wiele więcej tych kwestii, ale jest tak mało czasu. Samorządy uzyskują subwencję oświatową na uczniów 6-letnich, prawda? Ale już na dzieci w zerówce tych subwencji nie ma. Czy to nie jest swego rodzaju wymuszaniem pewnych zachowań? Czy to nie jest pewnego rodzaju przymus, który po pierwsze odnosi się do samorządów, ale zaraz bezpośrednio do rodziców? W dniu dzisiejszym byliśmy świadkami wystąpienia przedstawicielki Komitetu Obywatelskiego, który złożył projekt ustawy. Tam podpisało się ponad 360 tysięcy osób, ale tak naprawdę, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, tych, którzy by rzeczywiście chcieli złożyć te podpisy, byłoby miliony. Ja jestem pełen podziwu dla tych rodziców, którzy rzeczywiście decydują się na posyłanie dzieci 6-letnich do szkoły i chwała im za to. Jeśli tak uznają, że to jest słuszne, to tak należy uznać. Ale zostawmy rzeczywiście pewnego rodzaju dowolność. Dlaczego na siłę chcemy uszczęśliwiać rodziców? Dzisiaj tutaj moi przedmówcy też o tym mówili, że nie wolno ludzi przymuszać, a nie warto ludzi przymuszać. Poza tym społeczeństwo obywatelskie, Wysoka Izbo, charakteryzuje się wolnością. Zapewnijmy tą wolność tym, którzy chcą rzeczywiście posyłać dziecko w 7 roku życia do szkoły. I jeszcze kolejna taka sprawa dotycząca również tutaj zawartych informacji. Jak wynika z analizy, obniżenie wieku szkolnego do 6 roku życia przyczynia się do złagodzenia skutków niżu demograficznego. I zgodnie z prognozą Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2015 liczba uczniów szkół podstawowych będzie porównywalna z liczbą uczniów tychże szkół w roku 2005. Natomiast z prognozy demograficznej przygotowanej przez GUS
wynika, że od roku 2011 do 2014 stopniowo będzie wzrastać liczba uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Natomiast od roku 2015 liczba dzieci uczących się w klasach 1-3 zacznie natomiast spadać, osiągając w roku 2030 roczny spadek liczby dzieci o niemal 30 tysięcy. Tak więc, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, to jest zabieg taktyczny. Ale na jakim organizmie? Nie wolno takich rzeczy robić. To jest tak naprawdę skierowanie wszystkich działań, aby przetrzymać szkoły w takim kształcie, jakim obecnie funkcjonują. Jest to słuszne z jednej strony, z drugiej zaś strony niechby o tym zadecydowali rodzice, że te dzieci właśnie podążają do szkoły w szóstym roku życia. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko dodać, że ten materiał zawiera tak wiele wątpliwości, że Klub Parlamentarny Solidarna Polska będzie za odrzuceniem tego materiału. Dziękuję bardzo.